rocznica uczciła niezłomnych bohaterów. Uroczystości religijno-patriotyczne w ramach miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Było podniesienie flagi państwowej i złożenie kwiatów na rynku, msza święta w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi, a także ceremoniał patriotyczny, modlitwa i złożenie kwiatów na cmentarzu wojskowym. Chcielibyśmy, aby bezprawnie zamordowani towarzysze win związani z obwodem Armii Krajowej Dębica zostali upamiętnieni na planowanym pomniku przy rondzie Adama Mickiewicza. Chciałbym także, aby ten skwer został w przyszłości nazwany skwerem dorzeczenia Wolność i Niezawisłość. Dębica ma szczególny obowiązek o tym przypominać i od wielu lat wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej miasto Dębica czyni starania, aby godnie upamiętać bohaterów niepodległościowego podziemia. Te nasze przygotowania w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych to też pewien proces. Chcielibyśmy ten proces upamiętnienia tych działaczy winowskich zakończyć właśnie w 75. rocznicę zamordowania Ludwika Marszałka, Władysława Ciska, Stanisława Dydo i Jana Klamuta trwałym upamiętnieniem, na którym mam nadzieję, że znajdą się wszystkie osoby zamordowane przez komunistyczny reżim w Polsce, ale wszystkie te osoby, które związane były z obwodem ZWZ AK Dębica, więc mamy nadzieję, że to upamiętnienie uda się zrealizować właśnie na tę 75. rocznicę. Cześć bohaterom oddali mieszkańcy, samorządowcy oraz zaproszeni goście. Jak zawsze nie zabrakło pocztów sztandarowych, kompanii honorowej, strzelców oraz miejskiej orkiestry. Pamiętamy, powinniśmy pamiętać, jeśli w naszych sercach są te wartości, które wyznawali żołnierze niezłomni, czyli wierność przysiędze, czyli służba ojczyźnie, czyli poświęcenie bezgraniczne aż do własnej śmierci. To są te wartości, które powinniśmy zaszczepiać młodemu pokoleniu, więc cieszę się, że są nieobecni tutaj na tej uroczystościach też w Dębicy. Te wartości powinny być pokazywane w każdej przestrzeni, i tej szkolnej, i tej domowej, i tej publicznej. Walka żołnierzy niezłomnych z represyjnym komunistycznym reżimem, ich wielkie poświęcenie i oddanie ojczyzny przez lata były ukrywane, a wręcz wyśmiewane i napiętnowane. Wolą sowieckich decydentów wymazywano pamięć o nich i ich dokonaniach. A przecież na ołtarzu ojczyzny złożyli swoje życie lub świadomie skazali się na trudny los żołnierskiej konspiracji. Te historyczne fakty, niech one ciągle żyją wśród nas. Nie po to, byśmy jakoś torturowali się tymi niestety przykrymi wydarzeniami, ale żebyśmy pamiętali, żeby nas to wzmacniało i żebyśmy jakoś próbowali budować tę dzisiejszą rzeczywistość w oparciu o obiektywne wartości, a nie o wartości jakiejś partii, jakiegoś ugrupowania, jakichś grup ludzi, którzy nie wiadomo czego chcą. My musimy realizować to, co jest w naszej naturze zakodowane, to, co jest Boże. Bądźmy Bogu wierni. Ci żołnierze wyklęci, jak tak prześledzimy ich, chociażby nawet i to, że mogli się nie spowiadać, a jednak pojednanie z Bogiem dla nich było ważne. Łukasz Ciepliński przecież jakie piękne teksty napisał i pozostawił, wiedząc, że za chwilę już nie będzie żył. Te teksty odnoszą się właśnie do Boga, do jako tej podstawowej, fundamentalnej wartości dla człowieka. I tego o tym nie zapominajmy. Kolejne uroczystości już w najbliższą środę, 1 marca, Capstrzyk Strzelecki. O godzinie 18 na cmentarzu wojskowym apel pamięci, modlitwa oraz złożenie świateł pamięci. Program obchodów zamknie konferencja pod tytułem Szlachetne i niezłomne kobiety w obronie niepodległości, prawdy i honoru. Spotkanie w środę 8 marca w Domu Kultury i Kinie Śnieżka o godzinie 11.